Roztańczona niedziela w Radiu Centrum. Karnawał w pełni, sezon studniówkowy chyba już powoli wyhamowuje. W naszym regionie rozpoczęły się ferie. Sesja egzaminacyjna dla jednych jest już historią, dla innych jeszcze nocnym koszmarem. A my dzisiaj w roztańczonej niedzieli rozmawiamy o tangu i to w klasycznym wydaniu. Marek Skowron przed mikrofonem, w studiu Monika Piekarz i Adrian Otocki. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. I rozpoczynamy oczywiście od muzyki, czyli Monika, proszę Cię, co zagramy na początek? Więc na początek tango, El Rey del Bosque, Francisca Canaro. Coś bardzo klasycznego? Tak. No to klasyka. Słuchamy. Pierwszej muzycznej przerwie wracamy do studia i rozmawiamy dziś o tangu. Przypomnę, Monika Piekarz, Adrian Otocki, nauczyciele, instruktorzy
tanga argentyńskiego w studiu. Zanim tak klasycznie porozmawiamy o tangu, chciałem zapytać was o to, jak wam się żyje, tańczy w nowym miejscu, bo przypomnijmy, od 3 tygodni parkiet na Czechowie zamieniliście na parkiet w Centrum Spotkania Kultur. Dokładnie, od 3 tygodni spotykamy się w Centrum Spotkania Kultur w sali klubowej. Bardzo przyjemna sala, bardzo duża sala z parkietem, więc mamy dobrą nawierzchnię do ćwiczenia, do tańczenia i dużą przestrzeń. Dobrze się tam czujemy. Coraz więcej ludzi udało się ściągać na tańce? Tak, przychodzą coraz to nowe pary, zwłaszcza na tą grupę o 21:00. To jest czyli początkującą, którą zebraliśmy właśnie. No to fajnie, no to fajnie. To powiedzcie, to przy jakiej muzyce początkujący tańczą? To już jest takie tango klasyczne, czy jeszcze tak dajecie taką lżejszą trochę muzykę do tego, dla tych początkujących, czy od razu tak mocno? Od razu klasyczne z wyraźnym rytmem, żeby było łatwo do niego tańczyć. No dobrze. To rozmawiajmy o muzyce przy tangu. Jaka muzyka na milondze? Myślałem, że będzie pociągnięty temat, jaka muzyka do ćwiczeń. A to nie jest jedno to samo z drugim? No nie, bo ćwiczenia wymagają troszkę innego rygoru, takiego rygoru rytmu. Tak, bo ludzie są przyzwyczajeni do tego, że rytm to jest coś, co jest nieodzownym składnikiem tańca i to jest taki rytm naprawdę wyłupywany. Tak? Czyli rytmy z innych, naleciałości z innych tańców, z innych imprez? Nie wiem, czy koniecznie tańcu, chociaż to na pewno naleciałości z tego, co nas otacza, tak? Z muzyki, którą słyszymy w radiu, w telewizji, to jest muzyka, która opiera się na rytmice takiej bardzo podstawowej, która jest przez sekcję dętą, tak? Tworzona i jakby bez tego ludzie zupełnie się gubią, tak? Oni są przyzwyczajeni, że rytm to jest coś, co wyznacza krok i ten rytm jest słyszalny. W tangu ten rytm często nie jest słyszalny, tak jak w muzyce poważnej. Znaczy on jest metrum, ono jest cały czas w tle, ale rolę wodzącą ma często melodia. Instrumenty smyczkowe, bandoneon, czy to zależy, jak duża jest orkiestra, jaki ma skład. Więc jakby gdyby ich rzucić na taką klasyczną, melodyczną linię, która jest właśnie dla smakoszy, dla tych, którzy tango tańczą od wielu lat i którzy lubują się w tych wszystkich smaczkach, no to mogliby być bardzo zdziwieni i bardzo tacy, no poczuć się mogliby nieswojo, więc tak zaczynamy od czegoś rytmicznego, żeby ten rytm był taki wyraźny, taki pulsujący, żeby się można było odnaleźć w tym, żeby można było wyraźne kroki stawiać, żeby można było klaskać do tego rytmu, żeby można było liczyć do tego, robić te figury na 8 i wtedy oni się tak jakoś wdrażają w to, a powoli przechodzimy do orkiestry bardziej melodycznych, które ten rytm gdzieś przechodzi na kolejne warstwy, na kolejne tło, aż do takich czysto melodycznych rzeczy. Więc do ćwiczeń rytmiczne. Natomiast na milondze, no to na milondze już tam są ludzie, którzy oczekują pełnego spektrum. Jedni chcą coś rytmicznego, no to będą mieli kawałek rytmiczny, inni chcą coś melodycznego, inni chcą mieć nastrój sentymentalny, inny romantyczny. Więc tutaj już ona, milonga musi zadowolić wszystkich, więc też ta muzyka musi być obejmować pełne spektrum. To decyduje. Nie tylko, nie skończyłem. I to nie tylko pełne spektrum jakby muzyczne, ale też spektrum historyczne, czasowe. Że dobrze ułożona muzyka na milongę to jest muzyka, która przedstawia całe spektrum tego, całe spektrum tangowe od tych nagrań nawet z lat 30. późnych po nagrania z późnych lat 40., wczesnych 50. Także faktycznie to jest cały, musi być historyczny okres, no i też cały okres emocjonalny. Też okres, może to jest źle powiedziane, że jakby te emocje muszą też falować podczas tych zazwyczaj 3-4 godzin, kiedy trwa taka klasyczna milonga. Nasza lubelska trwa trochę mniej, jest krótszą milongą, ale taka rasowa milonga, no to jest milonga 3-4 godzina i wtedy trzeba przejść przez wszystkie okresy historyczne,
klasycznym rozumieniu oczywiście naszych okresów. I przez wszystkie możliwe nastroje, żeby każdy był content. Miłośnicy staroci, żeby byli kontenci, miłośnicy złotej ery, żeby byli kontenci, miłośnicy jakichś elementów lekko współczesnych, żeby byli kontenci. Tak, i żeby i było z przytupem, w cudzysłowie, chociaż tutaj mnie pewnie wyklnął, i za serce chwytało. A kto decyduje o wyborze muzyki na milongę? W jaki sposób się to dokonuje? Zawsze mistrz ceremonii, DJ. DJ to jest osoba, która jest odpowiedzialna za atmosferę na milondze, za nastrój tej milongi i musi tak dobrać tę muzykę, żeby zsynchronizować się z nastawieniem ludzi, co jest naprawdę bardzo trudne. Tak generalnie każdemu się wydaje, że wystarczy zebrać tę muzykę, no, fajne kawałki, no i zagrać. To jest zupełnie nieprawda, to się nie sprawdza, bo okazuje się, że tak naprawdę zanim że dobry DJ to jest ktoś, kto nawet nie ma ułożonej playlisty. To jest ktoś, kto ma po prostu całe spektrum tej muzyki przed sobą, puszcza coś na początek, zazwyczaj spokojnego, takiego wyważonego, i patrzy, co się dzieje na sali, jaka jest reakcja, czy ludzie wychodzą, czy ludzie zaczynają tańczyć, co się tak naprawdę dzieje, czy na przykład jak nie chcą wychodzić jakoś te pary tak nieśmiało, więcej jest takich pogwarek, no to trzeba bardziej rytmiczną, jakoś trzeba ich wyciągnąć, tak, trzeba coś puścić, jak z kolei od razu tak rzucają się z przytupem, no to aha, no może to za ostro, to może trzeba w takim razie trochę ten nastrój spuścić, jakby on na bieżąco cały czas każdy utwór dobiera na bieżąco w trakcie trwania imprezy. Dobry DJ także nie tańczy, tak, bo on jest tak zajęty tym patrzeniem, co się dzieje, tak, jak ludzie reagują, czy dobrze się bawią, czy oczekują czegoś innego. A reakcje ludzi są naprawdę, to jest coś niesamowitego. Nawet jak się zna tych ludzi, to każdego dnia każdy ma inne oczekiwania. Czasami na przykład zagrało się w sposób taki romantyczny, chwytając za serce, wszyscy po imprezie powiedzieli: słuchaj, świetnie grałeś, było wspaniale. Na drugi dzień tym samym ludziom to samo się puszcza, oni: słuchaj, no co to w ogóle, coś tak przynudzał. Nie wiem, inna jest aura, nie wiem, wystarczy, że zmieni się, na przykład deszcz zacznie padać, było słońce, już ludzie z innym nastawieniem przychodzą, czegoś innego chcą, coś się stało, zależy jaki jest dzień tygodnia, czy są po pracy, czy są przed weekendem, czy są po weekendzie, to wszystko ma wpływ na to, jak DJ musi ułożyć muzykę, żeby dobrze do nich dotrzeć, do ludzi, bo trzeba dotrzeć do ludzi, żeby każdy chciał każdy utwór przetańczyć. No to docieramy do ludzi. Moniko, co gramy tym razem? No to teraz coś weselszego. Milonga del Recuerdo Juan D'Arienzo. Utwór z roku? Mocno stary? Złota era. Złota era, czyli mieścimy się w jakim kanonie. Słuchamy. De aquel tiempo que se fue, mi vieja dicha perdida, hoy estás en el olvido, y yo que tanto he querido, siempre te recordaré.
Monika Piekarz i Adrian Otocki. Rozmawiamy dziś o tangu, tangu argentyńskim. Czy poza tangiem na milondze coś jeszcze się gra, czy tylko tango i koniec? Znowu ja. Monopolista. Nie tylko. Na tangowej imprezie zazwyczaj gra się trzy rodzaje muzyki. Klasyczne tango, tak? Tango walce, czyli to są walce o specyficznej budowie. O tym zaraz mogę powiedzieć, czy, o co tak naprawdę tutaj chodzi. I milongi, czyli takie bardzo rytmiczne, szybki, najstarszy rodzaj tanga. Taki bardzo, bardzo szybciutki, bardzo, bardzo, bardzo zwrotny, bardzo wesoły. I budowa generalnie jest taka, tej struktury muzycznej, jeśli chodzi o dobór i kolejność tego, co gramy, że mamy, jak już wspomnieliśmy wcześniej, mamy tandy, czyli te zespoły po cztery. Tanda klasyczna muzyki tanga argentyńskiego ma cztery, to są cztery utwory, tak jak mówiliśmy o tym, że trzeba dobrze przemyśleć i po to jest zrobione, że tu spędzamy 4-12 minut z partnerem, partnerką, to już było. I są tandy złożone z trzech utworów i są to tandy albo walców, albo właśnie milong. One są dlatego tylko po trzy, a nie po cztery, bo te milongi są strasznie szybkie, strasznie wyczerpujące i troszeczkę jakby skracamy, żeby tutaj nie pozażynać ludzi. No a walce z kolei są tak też silnie obrotowe, że też jakby też trochę mocniej angażują nas energetycznie i też dlatego mamy trzy. Więc generalnie struktura muzyczna jest taka, że jest jedna tanda klasyczna, druga tanda klasyczna, trzecia tanda klasyczna, czyli trzy klasyczne tandy i tanda wtedy wchodzi milong albo walców. Później znowu są trzy klasyczne tandy i to zależy. Jak wcześniej była tanda walców, to będzie tanda milong. Jak wcześniej była tanda milong, to tanda walców. To się zamienia. Mówiłeś przed kilkoma chwilami, Monika też, że coś tak zagramy trochę weselej, radośnie. Zawsze mi się kojarzyło, że tango jest takim majestatycznym, poważnym tańcem. No ale walc też jest majestatycznym i poważnym tańcem. Jak tańczymy takie walce, to ale jest... tango radosne też może być i takie... No takie są nasze milongi, bardzo radosne. A poza tym to też zależy o jaki jest tango. Są tanga, gdzie faktycznie nasz śpiewak śpiewa o cierpieniu i miłości, ale są też... Zresztą utraconej oczywiście, a jakże. Ale są też tanga takie, jakieś o tym, że właśnie uwolniłem się od złej kobiety. Teraz jestem wolnym człowiekiem. Nie masz nade mną już władzy. Jest takie tango La Bruja właśnie, czyli Ty Wiedźmo. Teraz ci powiem, Ty Wiedźmo. Tak tutaj cię kochałem, tak cierpiałem, a teraz tutaj kopnąłem cię w cztery litery. Jestem wolnym człowiekiem, idę pić z kolegami. A no powiedz... to jest wesołe tango, prawda? A powiedzcie, jak wielki jest bank albo archiwum utworu, z którego można korzystać w przypadku milong, żeby się nie powtarzały te same utwory. Czy się powtarzają te same utwory na różnych milongach? Generalnie bank, z tego co mi wiadomo, bo, wszystkich utworów, które są znane, tak i grane, albo są zakwalifikowane do tego gatunku, powiedzmy. No to jest koło 800-900 utworów, które są znane i grane. To się usłyszy na milongach różnie. Natomiast całe bogactwo, no to jest koło 3000. 3000 utworów. Jest czego wybierać. Czasami, i to tak się trochę rotuje, tak? Są różne mody, czasami coś się gra, czegoś już się nie gra, to wchodzi, wychodzi. Ale tak naprawdę, jeżeli zatrudnimy... jakiegoś, albo zatrudnimy, jeżeli spytamy takiego chwytnego DJ-a, człowieka, który gra w różnych miejscach Europy, który nawet żyje, są ludzie, którzy żyją z tego, że grywają na festiwalach, maratonach, są zawodowymi DJ-ami, jaką on ma bazę, tak, z której wybiera sobie te utwory, które zagra na tangowym evencie, no to on powie tak 700-800, to jest ta moja baza, z których ja sobie wybiorę tak 50 rzeczy, które zagram. A tańczyliście na milongach w Polsce, tańczyłaś Monika na Sylwestra we Lwowie, Adrian też ma za sobą zagraniczne milongi. Czy w Polsce i za granicą tańczy się trochę inaczej, albo trochę co innego, jeśli chodzi o tanga? Czy to jest w zasadzie wybiera się utwory z jednego źródła, z jednego wora i później się gra to samo? Jakie brzydkie słowo, wór. Niestety. Archiwum.
Nie ma specjalnych różnic, dlatego że DJ zaprasza się z różnych stron. Z Polski DJ-e też jeżdżą za granicę grać, więc... No tak, tak, ale tak jak już wspomniałem, DJ zawsze dostraja się do ludzi, I ja na przykład tutaj chyba się nie zgodzę z Moniką, bo gdzie Rzym, gdzie Krym, byłem we Włoszech, byłem w Rosji i muszę powiedzieć, że to odmienne są jednak, odmienne są temperamenty. Czy to zależy odmienne, właśnie od innej kultury? No na pewno, aczkolwiek nie chciałbym tutaj powiedzieć, że to jest jedyny wyznacznik. Widziałem jak byłem na maratonie we Włoszech w zeszłym roku, w maju, że oni właśnie chętniej rytmicznie, dynamicznie, oni wtedy lubią się popisać. Tak, tam dużo rzeczy się w tym tangu dzieje, dużo jest figur, dużo jest szybkości, dynamiki, tak? Szybkość, dynamika, zwinność. A jak byłem w Moskwie, Zupełnie coś innego. Elegancja, spokój, jak najwolniejsza muzyka, jak największa intymność, minimalizm ruchu, maksymalizacja emocji. A we Lwowie jak było? We Lwowie, no, różnie, bardzo różnie, ale też raczej tak spokojnie, nastrojowo, tak. W Polsce te utwory, które są wybierane, czy nawet na waszych milongach, utwory, które są wybierane, to są utwory bardzo, z takiej bardzo klasyki, klasycznej, czy też jest to mieszanka? Znaczy, może ustalmy, co to jest klasyczna klasyka. W tangu jest coś takiego... No, będzie ta złota era. Tak, właśnie. Nazywamy to złotą erą, czyli okres 45-55, kiedy uznaje się, że wtedy tango osiągnęło swoje apogeum, jeśli chodzi o kunszt muzyczny, o ilość orkiestr, o ilość utworów, tak? To jest ta najlepszy okres, w którym są też najbardziej cenione utwory. I czasami można też na przykład spotkać się z taką opinią, że niektórzy DJ-e grają tylko utwory z tej złotej ery, tak? Bo to jest ta esencja. My tam nie eksperymentujemy, co było wcześniej, nie eksperymentujemy, co było tam później, to fu. Złota era, gram esencję. Na przykład Paweł Biel z Warszawy jest takim DJ-em, który gra tylko złotą erę, choćby nie wiem, co się działo i nie wiem, jak organizator imprezy go błagał, nie gra nic innego, a jak się go już naprawdę zmusi, żeby zagrał, to zagra coś takiego, co wszystkim nogi podetnie i wtedy mówi: a widzicie, sami chcieliście. No to a widzicie, sami chcieliście, Monika, co na koniec gramy? Na koniec zagramy spokojny walczyk, więc nikomu nóg raczej nie podetnie. A właśnie, przy okazji to też trzeba zapowiedzieć, że w końcu trzeba powiedzieć, co to są te nasze walce i czym różnią się od klasycznych walców i czy w ogóle się różnią od klasycznych walców. To w następnym odcinku. Zapowiadamy już. Damisela Encantante Francisco Lomuto z 1936 roku utwór. Dziękuję wam za wizytę w studiu. Monika Piekarz, Adrian Tocki. Dziękujemy bardzo. W kolejnym spotkaniu z Roztańczoną Niedzielą i z tangiem argentyńskim. Marek Skowronek, kłaniam się do usłyszenia, a teraz słuchamy.
Damisela encantadora, damisela, por ti yo muero. Si me miras, si me besas, damisela, serás mi amor.